Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Dooma. Powracamy sobie, może trochę inaczej brzmieć mikrofon, ponieważ ze względu na ciężkie warunki wróciłem do Blue Yeti na czas tych największych upałów i deszczu, wilgotności powietrza, bla bla bla. Ale myślę, że nie będzie wielkiej różnicy, kontynuujemy Dooma, już trochę czasu nie nagrywałem Dooma, więc mam nadzieję, że się znowu w to wkręcę, zmierzamy już mocno do finału, tak więc przydałoby się do niego w końcu dojść. Mamy teleport, więc wbijmy w teleport i zaraz się tu będziemy znowu srogo napierdalać, widzę. No więc się ponapierdalajmy w takim razie. Już mamy tutaj kolegów, skurwysynów. Bo oczywiście, że zmieniam sobie, kurwa, dodatki, zamiast robić to, co chcę. Bo nie chcę zmieniać dodatków. Jak się broni się zmieniało tak? Okej. Co ja teraz mam? A ten pieprzony tryb oblężniczy, co? To ja sobie wezmę celowniczek. Raczej celowniczek. Kurwa macie, oczywiście, diabliki. Pieprzone diabliki. Nie chciałem nawet tego robić. O, dobra. FM mamy zabójstwo chwały. Good thing to remember. Dobra, celowniczek to będzie. Bang, bitch! Bang! Jak ja lubię ich mordować. Oni tacy są czasami niezorientowani w tym, co się tutaj dookoła dzieje. Tutaj przychodzi kakodemon! Pierdel się! Dobra, okej. Moja nienawiść do kakodemonów jest już chyba wszystkim oglądaczom tej serii dobrze znana. Nie wiem, czemu nadupcam go z takiej naprawdę cienkiej broni. O, cholera jasna, idzie i tutaj trochę. Padong! Dobra, nie wiem. Jezus Maria. Korzystając z tego mikrofonu, nie mam możliwości ustawienia sobie osobno jakby głośności, jak głośno słyszę siebie, jak głośno słyszę grę. Więc słyszę tutaj, kurwa, grę na po prostu maksimum możliwości. Jezus Maria. Jaka tu jest muzyka, jaka ona jest szatańsko głośna. To jest nienormalne! Dobra, co my tutaj jeszcze mamy, co chce mnie zabić? Oprócz tych kolegów to niewiele. Macie jeszcze Nejda. Dzięki. I w ogóle, czy im spada jakiś armor z głowy, czy mi się tylko wydaje? Może mi się wydaje. Ojej, ohohoho. Ojej, jeden zginął, drugi zginął. Wszyscy giną, o. No cóż, co ja im zrobię? No nic im nie zrobię. No mogę ich tylko dalej mordować, ale odblokował mi się tutaj quad damage. Co tutaj teraz przylezie? Kolejni ci koledzy, co? Ale spoko, oni nie są jakiś super zagrożeniem, więc nie przejmuję się strasznie. O, ale jak ich kurwa ma przyjść czterech naraz, to czas na quad damage! Whoopie-doo, bitch! Oni są bardzo nieprzyjemni. Jakie szalone dźwięki się odtwarzają. Nie wiem, czy to przez ten quad damage? God damn it! Siema! O, cholera jasna, dobra. Mamy dalej quad damage'a. Na luź gra się skracza. Okej, dobra, widzieliście lub nie, ale niestety zacięła mi się gra w tej chwili i po prostu, no, nic już nie mogłem poradzić i generalnie przeszedłem po prostu tą walkę. Od momentu, w którym, że tak powiem, ucięło wam ten gameplay, to tam było jeszcze tylko dwóch grubych, chyba i dwóch zielonych i jeden zwykły gruby, poza tymi takimi latającymi jebańcami. Więc generalnie nie było aż tak źle, otworzy nam się te drzwi i dostajemy od razu czaszkę. To dziwne, bo poprzednio to ja się musiałem sporo nachodzić chyba, żeby tą czaszkę dostać. No ale dobra, nie będę narzekał i mam nadzieję, że gra mi już nie skraszuje. Wracamy chyba do tego pokoju z powrotem i pakujemy czaszeczkę tutaj, co generalnie jakby, wiecie, kompletowało nam akcje i działania, które się będą działy na tym poziomie. Czy mam rację? Dopiero zobaczymy. Ciśnij E, kręcimy tym. Coś czuję, że to może nam otworzyć jakieś, wiecie, starożytne, kurwa, pradawne drzwi. Mechanizmy jakieś tutaj napierdalają szalone. Gdzie teraz mi się coś otworzy? Wszystko się kręci u góry, okej. A, dobra, najpierw oczywiście przyjdzie tutaj masa jakichś, kurwa, małych dupofilców, z których muszę pokonać, oczywiście. Jakżeby inaczej, diabliki. Diablik, najlepszy przyjaciel człowieka, kurwa mać. Tak, oczywiście, że te muszą też przyjść, kurwa, jak żeby inaczej miały nie przyjść. Padong! W dupala im chce strzelać i tego mamy dupala załatwionego. Strasznie nie lubię tych szarżujących, głównie ze względu właśnie na ten ich armor wszechobecny, ale dobrze ich obskoczyć i ich nie będzie. Tutaj jest niestety ten niewidzialny skurwysyn i chyba nawet jego kolega, drugi niewidzialny skurwysyn. Macie jeszcze tutaj Nejda, kurwa, nie wiem, eksplozje takie, siakie i owakie.
O, jeszcze ten przychodzi. Nie dacie mi nawet, kurwa, w spokoju otworzyć jakiegoś jebanego pradawnego przejścia. To się, kurwa, nie godzi. Kim ja jestem? Jak wy mnie w ogóle traktujecie? Gdzie są te niewidzialne chuje? Tutaj gdzieś jest na pewno jeden. Jezus Maria. O, jest jeszcze rycerz piekieł tam chyba mi normalnie gdzieś tam się, kurwa, pokazywał w okolicy. Jeb się, ziomek! O, ten już nie żyje w ogóle, nawet nie zauważyłem. Ten też jest bardzo nieprzyjemny. Nie wiem, czy zginął ten szarżujący frajer, czy nie. O, oczywiście, kurwa, że ten też przyjdzie, jak żeby inaczej. O, mielimy go! Kurwa, drugi, jeszcze jego kolega przyszedł. Drugi taki sam, świetnie. Gdzie jest normalnie ten? Siema. Cholera jasna. Ładuj! Bitch! Kurwa, chyba w głowę tym dostał. Zniszczenie. Gdzie jest twój kolega? Gdzie jest drugi baron? O, tutaj jest, siema. Hadong! Okej. Ktoś jeszcze? A, bo to się otwierało przez cały ten czas, jak ja tutaj walczyłem, co? Gdzie teraz coś się stało? Coś się gdzieś tutaj stało. Gdzie ja mam iść teraz? Co mi gra każe robić? O, na dole coś się otworzyło. Okej, dobra. Przejdźmy się jeszcze dookoła. Ja zbiorę sobie ewentualne rzeczy, które mogą się przydać. Właśnie jakieś życie czy coś. No tak, tam jakiś spadek się nam otworzył. Trochę nie czuję się zbyt pewnie, wskakując w jakąś dziurę w piekle. Ale z drugiej strony jestem cholernym Doom Marinem. Więc takie rzeczy powinny mnie w sumie nie za bardzo ruszać. Dużo amunicji sobie pozbieram, bo w sumie dużo jej też tutaj wyliwałem. I możemy chyba iść, co? Chodźmy, nie marnujmy czasu. Dziura. Okej, okay, kompensacja upadku, spoko, gdzie ja jestem? Co się będzie działo? Zaktualizowano mapę. Co, pewnie zaraz na jakąś, kurwa, arenę trafię, ale mamy testament zabójcy, czy jak to się tam zwało. Gdy jednak potężny tytan padł i groza ogarnęła armię zagłady, demoniczni kapłani ze świątyń krwi zastawili pułapkę na piekielną zmorę. Nienasycony nawet zabiciem wielkiego bytu piekielny wędrowiec szukał ofiar w grobowcach twierdzy krwi. Oślepiony swym zapałem dał się zwieść przynęcie. Kapłani obrócili przeciw zabójcy zagłady całą świątynię. Pokonali go i zamknęli w przeklętym sarkofagu. Na krypcie wypalony został jego znak, ostrzeżenie dla całego piekła, że zamkniętej w niej grozy nie wolno uwalniać. Leży tam do dziś i będzie leżeć nadal w cichym cierpieniu. No nie powiem, jest to takie dość budujące, wiedząc, że jestem bytem, którego boi się całe piekło i w sumie kiedyś ledwo im się udało mnie pokonać. I gdzie ja teraz spadłem? O, oczywiście, że kurwa kakodemony przyszły, świetnie. Tego właśnie potrzebuję, jebane kakodemony. Rybcie się wszyscy! Nawet nie będę, kurde... Będę to robił na celowniczku, bo on mi daje większy damage. Żeby tylko mnie te gnoje nie zabiły. Nie, nie, jest okej, okay, dobrze. Mogłem strzelać z innych rzeczy, ale kurde, hej, nie po to mam działo Gaussa z celowniczkiem, żeby strzelać z lepszych rzeczy, które ostatecznie nie są w sumie jakoś strasznie lepsze. Masz Nade'a jeszcze. O, rakietony! Nade'ik jeszcze jeden. O, cholera jasna. Grubasie! Nie ma pana grubaska. Idziemy jakimś strasznie wąskim tunelem. Tutaj w ogóle jest ten elitarny strażnik. A, już... Nie tak bardzo się na tym skupiam, nie wiem, jakoś tak nie czuję już aż takiej wielkiej potrzeby, wiecie, zbierania tego wszystkiego, bo już jestem taki dojebany. 6 ich mam w ogóle, to może bym coś kupił. Przedmioty eksploracyjne pojawią się automatycznie na automapie, okej. Tutaj w ogóle dronek jeszcze jest jeden gdzieś, jeszcze jeden strażnik, nie wiem, może już ominąłem, tam mam jakąś szaloną lokację tutaj przejść. Zręczność, szybciej łapiesz się krawędzi, mech. Tutaj jest z tymi wzmocnieniami, co chyba te, wiecie, quad damage i tak dalej. Wezmę sobie to w tej chwili. Tak, mam jeszcze 3 kolejne, więc w sumie mogę sobie coś tak czy siak kupić. Gdy wzmocnienie przestaje działać, wyzwala się zadające obrażenia fala uderzeniowa. Okej, okay. Zręczność, szybciej łapiesz się krawędzi, szybciej zmieniasz modyfikacje. Dobra, weźmy sobie to. A, nóż się przyda w jakimś tam dowolnym momencie. I jeszcze to. Po aktywacji ulepszenia zdrowia wychodzi na maksa. Czyli co ja teraz włączyłem? Przedmioty kolekcjonerskie automatycznie na minimapie. O, eksploracyjne znaczy się. O, w sumie fajnie, przydatne, ale dinga mi też Facebook przy okazji. Dobra, zaraz sobie pobadamy. O, to ja może wyłączę lepiej to dinganie, bo ono będzie troszeczkę niepożądane przez każdego tutaj.
No i co się tutaj będzie działo? Jak tam kurde wejść? Tam jest gdzieś ten dronek. Czy on odleci, czy on będzie tutaj siedział? O, dzień dobry. Dobra, co mi zostało? Jeszcze tylko dwie rzeczy mi zostały. Zdalna detonacja, by detonować wszystkie rakiety będące w locie. A, czy ja wiem, czy to takie jakieś super. Luneta taktyczna niech będzie. A, może się pobawię strzelaniem z lunety na jakimś tam zoomie. Czy ja tej lunety już nie brałem? Brałem w którymś momencie tą lunetę. Czy ja wziąłem coś innego? Czy mi się zwiesiła gra? Wyszedłem? Nie wiem. Ile mam tych punktów, o panie? Kurde, mol, to ja bym na coś to wydał w końcu. Czego używam? Tego używam cały czas, ale w ogóle tego nie używam. Mamy tutaj tryb oblężenia. To jest to... Co to kurwa jest za broń? Aha, to jest ta. To jest działko Gaussa, okej. Tutaj muszę coś tam. Ruch z pełną prędkością przy przybliżeniu widoku. Tutaj mamy naprowadzanie, to jest zablokowane, bo takie mech w sumie jest. A pistolecik, luneta taktyczna, ulepszenia kule przebijają się przez cele. Aha, bo to tylko karabinu, to w sumie sobie to wezmę. Strzelaj, zabij wiele demonów jednym strzałem, co? Okej. Tego nie używam praktycznie, za słabe to trochę jest. Ruchoma wieżyczka jest dość epicka, kule przebijają się przez cele, to sobie wezmę. Broń w trybie nie będzie się przegrzewać. Zabij 5 razy 4 lub więcej demonów po jednym rozstawieniu ruchomej wieżyczki. To może być proste, bo wystarczy jakieś takie cienkie dupale wynaleźć i na nich można coś takiego wyfarmić w sumie. Czemu nie? Tylko trzeba się szybko obracać i szybko reagować. O ja pierdolę, panie! Co oni tam mówią? Nie może dotrzeć do tygla? Chyba tak. Co tam jest ten tygiel? Ach. Prawdopodobnie, bazując po tej kurwa ogromnej czaszce, która tam jest. Czemu te demony się ze sobą biją? To mnie zastanawia cały czas. Wezmę sobie to. Tu. Co to, czemu te demony się ze sobą biją? To jest dla mnie po prostu nierozwiązana zagadka. No ale tak, widzicie, teraz fajnie mogę sobie wycelować. Co tutaj jest? To jest jakaś taka podbitka w powietrze. Wiecie o co chodzi, nie? Tutaj jest kakodemon, jakiś taki cienki kakodemon. Ała! O cholera, nie ten przycisk, ale to ten przycisk. Boże, te takie... Ci mali frajerzy, ja to już mówiłem wielokrotnie, najbardziej wkurwiający są ci, wiecie. Mali, szybcy, którzy nie robią wielkiego damage'u, ale nadal robią, przez co nadal trzeba zwracać na nich uwagę. Nie możemy ich olać, musimy się nimi zająć. A, rozumiecie o co chodzi. Ale nie są też na szczęście trudni do zabicia. Nejdzik! Ohohoho! Rozpierdol. O, ten kolega też. Nie widzę, nie widzę jakiejś wielkiej skuteczności, panienki, w tym waszym powstrzymywaniu mojej działalności. O, gdzie ja jestem? O, mam nawet pośpiech teraz, siema. Kurwa, kompensacja upadku, jebać tą kompensację. Kurwa, ile ich tu jest, panie. Jeden, drugi, trzeci, kakodemony. A ja nie trafiam rakietami, kurwa, tak szybko się poruszam. God damn it, fuck, man. Ho, come on. Jezus Marek, tu rozpierdol się dzieje. Skończył mi się pośpiech, ale to nic. Teraz mi telefon przeszkadza w funkcjonowaniu. Coś jeszcze? Coś jeszcze idzie. Grubas tam na pewno jest, widzę go tam. Poszły rakiety w niego, ale to nie będzie niestety wszystko. Siema ziomek, ci też są denerwujący. Tym laserem tak kroją dookoła. O Jezus, co by to by zrobić? Działko Gaussa? Bardzo chętnie. Hadong! 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 Załatwiło go to do końca? Nie do końca? O Jezus, twój kolega przyszedł też. Jesus. Hadong! I bye bye. Tak mi się wydaje, że bye bye. Zgodnie z moimi obliczeniami. Ała! Gdzie ja byłem? Poza mapą przez chwilę krótką, hej. Dobra. Wszystkich zajebałem. Co teraz? To jest pytanie, które sobie często w tej grze zadaję. W sumie cały czas. Ta gra polega na wejdź, zabij, idź dalej. Ładunek do BFG. Bardzo wygodnie są rozstawione po piekle ładunki do broni, która jest jednym z największych zagrożeń przeciwko tegoż piekła mieszkańcom, więc... Nie wiem, może oni też sobie z BFG korzystają. W ogóle zapomniałem o używaniu piły. Nie potrzebuję aż tak często amunicji. O Boże, ile ja tego tu dostaję. O, oczywiście, że coś tutaj przyjdzie. Ała! Dobra, mówiłem coś o pile, siema! A, smacznie! Groovy, baby! O kurwa, kolejny, siema! Przywitamy pana kolegę teraz! Tu. O Jezus Maria! Tu. Hadong, bitch!
To nie była chyba śmierć przez tworzy, ale była to śmierć nadal dość efektowna. O Jezus, grubasek jeszcze, siema. Kurwa, kroi mnie tym. Siema. O, zdążyłem, Jesus. O, zabójstwo chwały zawsze fajnie wykonać, jest jakaś taka wewnętrzna satysfakcja. Lepiej to wygląda, szczególnie tutaj na nagraniu i w ogóle jest fajnie. Jesus, a ciebie by z czego załatwić? Może działko Gaussa, ale w trybie moździerzowym, tak jest. Siema. Coś jeszcze? O, wow. Jeb się. O, wow. Tego tu nawet o tylca nie muszę atakować z tym działkiem w trybie moździerzowym. Ała. Jesus fucking Christ. Siema. Ajajajajaj. Do widzenia. Wow, znalazłem małego outplaya na tych skurwysynów niewidocznych. Po prostu walić z trybu moździerzowego, ale sporo amunicji zużyłem niestety w tym całym procesie, ale to nic. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic i jeden żeton mam. Jak tam mapa? Coś tutaj interesującego jeszcze będzie? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. O, poza tym, że oczywiście kolejne potworki. Stworki, potworki. My się to zamienimy na rakietki raczej teraz. O Jezus Maria. Trafiły te rakiety w niego? No nawet trafiły. Nie ma już... Jeszcze żyjesz! Du-du-du-du-du. Twój kolega teraz. A, satysfakcjonujące dość, ale wow! Dawno już mini Garmora nie zjechał tak bardzo, aż w końcu nastał teraz ten moment. Tam chyba zaraz będzie się działo coś hardkorowego. Dostajemy w chuj Armora, pełne życie praktycznie. Albo tutaj będzie coś hardkorowego. O, to też jest opcja. Ała, panie! Co pan mnie tutaj robi w ogóle? No dobra, to walimy z rakietek w takim razie, no. O, jeszcze Baron Piekieł, świetnie, kurwa. Cała menażeria przyszła. Zsijcie granat! Jo! Jego to już dobije standardowo. Super strzelbę też mamy. Ona będzie dobra na pana Barona. Jak mnie odrzucił, jebaka leśny. Siema, o kurwa, drugi tak naraz? Halo, ale w ogóle jakie to są golasy straszne. Dopiero teraz to zauważyłem. Jezus Maria, jak mnie klepiesz, wydupiaj z mojego życia, ziomek. Pamiętajmy, że walczymy z jednym z najbardziej elitarnych stworów piekielnych. I właśnie klęknął przed nami na kolana. O, o, ho, 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 ho. Oj, zbliża się coś grubego, czy wy to widzicie? Ej, dostaję wszystko wszystkiego. Pamiętacie, jakim moim celem było normalnie dostać się do grobowca, którego coś broni? Założę się, że to coś, co będzie broniło grobowca, jest właśnie za tymi drzwiami. To nie będzie przyjemne spotkanie. Dobra, amunicji co nieco mam. Do działka Gaussa mógłbym mieć więcej, do karabinu mam sporo. Ale mam do BFG 3 ładunki, w cholerę życia. No lepiej już teraz w tej chwili nie będzie, więc klikajmy i zobaczmy, co tam będzie za chwilę. Do powalczenia. Mamy tygiel chyba, tak mi się wydaje. Szalone rzeczy. Mieli być jacyś... to on. Ale mieli być jacyś strażnicy i to jest chyba drugi boss właśnie. Ha. Ja jebie, to jest jakiś robal w zbroi. Okej, dobra. O, podniosło się życie, no więc ewidentnie mamy tutaj pana kolegę bossa. O Jezus, kolejny kurwa, który szarże robi. O nie, gość ma jakąś tarczę, co? Ewidentnie ma tarczę i chyba nie warto go wtedy atakować. Tak, tak coś czuję. A szkoda marnować amunicji. A, to wygląda na tarczę. Eksploduj! Ile on ma kurwa życia? No ziomek, halo, no atakuj coś. No ewidentnie, słychać normalnie jak te pociski się odbijają od niego, więc raczej właśnie szkoda marnować amunicji na strzelanie, kiedy ziomek ma tarczę. Ale ja bym tak skurwysyńsko normalnie nic nie robię, że aż użyję teraz BFG, ała! I czy on to odbił? Czy ja zmarnowałem właśnie ładunek kurwa na moment, kiedy on miał tarczę? Chyba tak. Cholera jasna, mać. No dobra, ziomek, chodź, no chodź, kurwa, wyzywam cię na solówę. O, to go troszeczkę dojebało. Ajajaj. Ajajaj, dobra, dużo uciekania tutaj będzie na pewno w cenie.
Jezus Mary, a to jest jakiś taki mały robal, który tam sobie siedzi w środku. Kurwa, jeszcze go nie trafiam. Dobrze, pięknie. Pięknie. Muszę tylko go, wiecie, o kurwa, co on robi? Wali jakoś w ziemię dziwnie, co to oznacza? Wow, jakieś trzy kule, jebaka leśny. Teraz, kurde no, dużo się odbija od tego jego pieprzonej tarczy. Strasznie dużo ma frajer życia. O Jezus. Wow. Znowu jakieś takie kurwa laserowe kule we mnie wypuszcza, bardzo nieprzyjemne. No dobra, no walka nie wydaje się być trudna, tylko ja nie wiem, czy mi kurwa amunicji starczy na rozwalenie go, jak on ciągle tą tarczę odpala. Yo! Jezus Maria. Chcę jak najmniej amunicji marnować, strzelając w jego tarczę. To chyba oczywista oczywistość. O Jesus. Nawet widzę, że mu życie nie spada w tych momentach, kiedy on ma tą tarczę. No dobra, już ustaliłem chyba sam ze sobą, że to jest kurwa tarcza. No chodź, no. No czekam na ciebie, ziomek. Dobra. Czy ja muszę całe to życie zjechać? To będzie bardzo nieprzyjemna, długa i żmudna walka w takim razie. No mogliście to, panowie z ID, lepiej wymyślić, no kurwa, tak się cackam z nimi, cackam. Mogę go złapać tylko jak nie ma tej cholernej tarczy. Znaczy, jeżeli się idealnie wytajminguje człowiek, jeżeli się wczuje w ten jego taki pattern, to nie jest tak źle. Na przykład zacząć strzelać, kiedy już robimy uskok. Ało! Lasery. Nawet jeszcze mu połowy tego życia nie zdjąłem, no chodź. Yo, o, to go jebło, pięknie. O kurwa, co tu się dzieje? Mogę go bić i to mocno przez chwilę, wow. Dobra. Ja, mała amunicja, ale to zauważyłem, ziomek, zauważyłem. Czemu mówię do gry, ziomek? O, znowu go jebło, pięknie. O, to był zdecydowanie sposób na mocne dojebanie go, BFG. Co się kurwa dzieje? Łognie wypuszcza! Łogień, on się kręci! I'm on fire! O wow, teraz miałem mocną okazję go dojebać. Teraz też! Ziomek, nie trzeba było tego ognia wypluwać. Poproszę jakieś... Co to kurwa jest? Uuu, snap! Ha, ha, ha! Pięknie. Nice. Co się teraz z nim stanie? Mam wrażenie, że nic ciekawego. Uuu, amunicja. Kurwa mać, kolejny? Ja jebie, serio. Kolejny robal się tam... O, dwóch naraz! Zajebiście. O kurwa mać, świetnie. A ja BFG już nie mam, kurwa mać. Ty, nie ma tarczy coś. O, skurwysyn, nie ma tarczy. O, to teraz będzie przyjemniej, mam nadzieję. Kurwa mać, co on robi? Jak się kręci? Panie, jak się wjebał tutaj. Kolejne lasery jakieś, nie lasery, kurwa nie wiem. Ale nie, no panie, jak on nie ma już tarczy, to to będzie przyjemniejsze zadanie, zdecydowanie. A oni teraz zionąć kurwa ogniem potrafią. Ała! Halo! Ale dobra, 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 jest lepiej, bo właśnie... O kurwa, tryb moździerzowy. Ała! To chyba do niego nie doszło tam, niestety. Znowu te kule jakieś jebane. Hadong! Jebcie się, ziomki. Ale patrzcie, jak mało mają już życia. Ty się tam jebej. Ty też się jebej. Ty jebet disznu, misznu, wrisznu. O kurwa, ja mam jeszcze karabin przecież. Trrr, bitch! O wow. O cholera, jasna. Ała. Kurwa, kręci się znowu. Zdupce ode mnie. Może ja bym inaczej zrobił. Odpalę sobie rotator Gatlinga raczej. O kurwa mać, co tamten robi w powietrzu? O, fala uderzeniowa. Biegam i strzelam, strzelam i biegam. Kurwa, kręcę się dookoła i napierdalam. Oni mają chyba wspólny pasek życia. Jestem wręcz prawie pewien tego, że mają wspólny pasek życia. Więc spokojnie kontroluję normalnie i już jednego chyba nie ma. Yeah! O, do tego robala się teraz wprost dobrałem. Dobra, pożegnaj się z życiem, frajerze. Pożegnaj, powiedziałem. Bye bye! Yeah! Jebane robale, hono tu! To jest kurwa piekielny strażnik, to jest piekielny strażnik. Ugryźć mnie chyba chce w rękę. Pięknie. Dobra, dziękujemy panom strażnikom.
Jest ich więcej? Żaden problem. Takie osiągnięcie dostałem, nice. Mamy tygiel, ale zanim zrobimy coś z tyglem, ja chciałbym przeczytać o tych całych strażnikach. Miejsca, Kraina Tytanów. O tym już chyba czytałem. Artefakty, ten testament to nie. Cyberdemon to już czytałem. Piekielni strażnicy. Pogranicze między Krainą Tytanów a Wielkim Stepem stanowi dom dla jednego z najpotężniejszych znanych demonów, Piekielnego Strażnika. Choć żaden z ludzi nie spotkał się z nim bezpośrednio, natknęły się na niego roboty zwiadowcze podczas drugiej ekspedycji łowieckiego projektu Lazarus. Konfrontacja z tym demonem oznaczała zakończenie ekspedycji, robotom udało się jednak przed zniszczeniem przesłać dane do przekaźników. Szczegółowa analiza klatek filmu, który został nagrany przed zniszczeniem sprzętu, ujawniła, że Strażnik Piekieł jest tak naprawdę pasożytem, ukrytym w złożonym z kości i keratyny egzoszkielecie. Kryje on w sobie olbrzymie ilości energii piekielnej, zapewniając moc strażnikowi i kontrolując całkowicie jego działania. Nim pasożyt wejdzie w egzoszkielet, struktura ta pozostaje pozbawiona życia skorupą. Próby pozyskania samego pasożyta okazały się bezowocne. Odczepiony demon jest zbyt słaby, by przetrwać przejście między wymiarami. Gdy jednak zostanie podłączony, staje się potężnym, nieustępliwym wrogiem. No to tak do dupy, no nie ma co, ani go nie trzeba pokonać, ale go trudno pokonać, tak to go... No nieważne, bierzemy ten tygiel cały. Damn, son! Nice! O! A to co? Kto to kurwa jest? O, wow! Aktywacja zaczepu! O, wow! A, dobra! Co to były? Jakieś moje ziomki hołd mi składali? Tak gościu tak się pokłonił? Zabij antropokuba pistoletem. No popierdoliło ich chyba. Interesujące wyzwanie. No dobra, następna mapa. Nie skupiałem się już tutaj aż tak bardzo na szukaniu sekretów. Po zdobyciu tygla powracasz na Marsa. Musisz zamknąć studnię, źródło zasilania piekielnego portalu na Marsie. Żeby to zrobić, konieczne jest, trzeba się znowu dać do piekła. Samuel ma plan odesłania cię do studni, lecz potrzebuje twojej pomocy. Okej. Dobra, centrum przetwarzania Wegi. To jest chyba przedostatni level w całej grze, więc mocno zbliżamy się do końca w takim razie. Jestem Vega. Pewnie Heyden nam tutaj coś pogadał, nam mówił, że ten zaczep nas zamontował wbrew naszej woli. A dzięki niemu sposób na okiełznanie mocy studni. Planujemy cię tam wysłać. Vega przeprowadzi cię przez ten proces. Coś mi jeszcze powie? Czy mogę kończyć odcinek? Chyba mogę kończyć odcinek. Patrzcie, jak pięknie od razu wszystkie znajdźki. I dzięki czemu kawałeczki mapy mamy też pokazane. Trzech elitarnych strażników, dronków już nie ma i pewnie nie będzie, bo gdybym zebrał tego jednego tam w jednym piekielnym poziomie, to już bym miał wszystko. Więc gra już mi po prostu nie daje kolejnych, bo zjebałem i sobie nie znalazłem. A zabij kakodemona piłą mechaniczną. Dobre wyzwanie. Dobra, to kończymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!